momencie jestem w magazynie. Zaraz zawijam słoiczki. Chciałem wam pokazać, co znajduje się w boksie All In. Jest tam słońce słoiku, rosa słoiku, czyli dwa nowe produkty, dwa nowe kremy, nawilżające i brązujące. Mamy oczywiście maska mousse, nasz best seller. I do tego dwa produkty we współpracy z marką Hean, czyli mamy rozświetlacz i błyszczyk. Pięć takich produktów możecie kupić sporo taniej na stronie. I oczywiście ilość boksów jest limitowana, więc korzystajcie. Miałam iść, słuchajcie, na basen, ale tak zmarzłam w domu. Okna były... Sio! Kurde, ile robali. Okna były otwarte i było mi tak zimno w domu. Wiecie, jak jest upał, to jest fajnie, że się u nas tak nie nagrzewa, ale po prostu tak zmarzłam. Założyłam bluzę i mówię, idę się przejść, idę na szybki spacer, bo powiem wam, że nie wejdę teraz do zimnej wody. Z rana to co innego, ale miałam lekcję hiszpańskiego i przez to nie poszłam na basen. Także szybki spacer, szybkie kroki i wracam i biorę sobie prysznic. I słuchajcie, i działam i nagrywam. A Darek zainstalował nam super internet. Mega się cieszę. I taką mamy pogodę od paru dni. Niby ciepło. Niby ciepło, ale nie ciepło. Ale dobrze, niech też pada. Niech też trochę będzie chłodniej, a nie tylko te upały. No i w końcu trawa zaczyna rosnąć wszędzie. I dobrze. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że te gąbki od Justyny z jej sklepu są fantastyczne. One są w ogóle zgrzewane, jak to nam mówiła. Mają dwie takie powierzchnie. Można je myć w zmywarce czy w pralce, można je też wygotować. Słuchajcie, one są tak świetne do czyszczenia wszystkiego. I kuchni, i naczyń, właśnie u Justyny w Blue Octopus, bo ona teraz otworzyła swój sklep online i na razie sprzedaje takie boksy i właśnie takie są ściereczki tam. Ja po spacerku wzięłam prysznic, kąpiel, prysznic mamy zepsuty. Tak, też trzeba będzie zawołać hydraulika, ale wszystko po kolei, nie możemy wszystkiego naraz zrobić. Robię sobie miętę, zjadłam śniadanie, dzisiaj miałam jakieś pankejki. Powiem wam szczerze, że ja wolę śniadanie jednak wytrawne. Dajcie mi znać, jak to jest u was, ale ja jestem bardziej usatysfakcjonowana na dłużej, najedzona śniadaniami wytrawnymi, twarożkami, pasta z makreli, takie rzeczy mi bardzo wchodzą rano. A słodkie śniadania super, ja się cieszę, że mam catering, ale jak mam wybrać, to wybieram jednak wytrawne. Tak mam, jednak wolę. Pokażę wam, jakie piękne kwiaty kupiłam w Biedrze. Zobaczcie, nie wiem, czy to są margaretki, jak one się nazywają. Kurczę, ja to do kwiatów się nie nadaję, moja babcia by wiedziała. Takie kwiaty kupiłam, dwa bukieciki po 7 zł w Biedrze. Także nie tylko tulipany, nie tylko goździki i nie tylko różyczki są w Biedrze. Zobaczcie, jakie to jest piękne. I jak wczoraj przyniosłam, to Darek mówił, wow, jakie cudne kwiateczki. Wyglądają jak polne, super. Może teraz być lepsza jakość, bo nagrywam dużą kamerą, bo wczoraj miałem ją na sesji. A chciałem wam pokazać, jak działa nam internet od Starlink i jak tutaj wszystko wygląda, bo mieliście sporo pytań. W sumie przyjechałem tutaj, żeby wam to pokazać, co tutaj wymyśliłem. Więc satelita, więc tutaj antenę mam przymocowaną na szczycie domku. W sumie chciałem na początku zamontować na tej elewacji czarnej, ale odkryłem, że pod tą blachą nic nie ma, więc nie ma jakiegoś mocnego materiału, żeby się do niego wkręcić. Żadnej płyty, żadnej belki, więc dorobiłem tutaj belkę pod spodem. Wiem, że to nie wygląda jeszcze za ładnie, ale na pewno to przemaluję albo wymyślę coś z jednolitego materiału. Poprowadziłem tutaj kabel na dół i tu pod spodem mamy zamontowany modem. Tak naprawdę z anteny wychodzi tylko jeden kabel. Wchodzi on do takiego tutaj routera modemu. Nie ma tutaj żadnych przycisków i wszystkie końcówki są wodoszczelne.
Ja dokupiłem też przejściówkę. O, sąsiadka do mnie dzwoni. Dobrze, tak jak wspomniałem, tutaj w środku jest modem i do tego wchodzi kabel. I żeby mógł się podpiąć do naszego systemu, dokupiłem przejściówkę za... O Jezu, w ogóle już kilkaset złotych, bo musiałem dokupić metalowe mocowanie i tą przejściówkę. I przejściówka, oczywiście najpierw do niej wchodzi kabel satelity, tutaj wychodzi kabel Ethernet, a później do modemu. No, dużo tutaj nie trzeba tłumaczyć. No. Jak robiłem wcześniej test prędkości, wychodziło mi 218 mb. Teraz, jak widzicie, nie jest wcale gorzej. Jest całkiem spoko, więc uważam, że to jest dobra inwestycja. Warta tych pieniędzy. Znalazłem zamówienie za antenę z modemem bez przejściówek. Zapłaciłem 2830 zł i miesięczny abonament to jest 335 zł za tą prędkość. I do tego oczywiście dokupiłem końcówkę mocowanie, która kosztowała 292 zł. I adapter do internetu, do tego kabla 154 zł plus oczywiście VAT 102 zł, czyli razem 550 zł za tą końcówkę i mocowanie. No i to w sumie tyle. Internet super działa, więc się cieszę. Można przesyłać filmy, można oglądać wszystko bez żadnych problemów. No i to tyle, taki update. A teraz zobaczcie, jak było na sesji zdjęciowej dla uzdrowiska i będziecie mogli zobaczyć też kilka zdjęć efektów tej sesji. Dzień dobry. My wróciliśmy z sesji i przyszliśmy teraz na chwilę na pokaz na oko, ale musimy dosłownie uciekać. Tak, jesteśmy padnięci, słuchajcie. Po tej sesji. A ty się jak czujesz? Ja jestem mega zmęczona po tej sesji. 12 godzin na nogach, ale fajnie było, naprawdę sesja była udana. Także przebrałam się szybko w kieckę, zrobili mi zdjęcia na ściance, ale tak mi się nie podobają. A widziałaś te zdjęcia już? Nie, widziałam, jak ty mi zrobiłeś, się były brzydkie. Ale ja się zrobiłem tak z bliska, wiesz. Wiem, ale wydaje mi się, że wygląda mi się nieciekawie i nie czuję się dobrze. Jestem taka spocona i taka zmęczona po tych, wiecie, po fotach, że na event się nie nadaje. Jeszcze niżej? Nie wiem, gdzie my idziemy. Do tego klubu? Jeszcze niżej.